Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji, z tej strony oczywiście A+. Zgodnie z obietnicą robimy sobie jeszcze dzisiaj jeden przykład odnośnie składania ruchów. Dzisiaj się zajmiemy problemem samolotu. Samolotu, który przedstawiłem tak bardzo metaforycznie jako kropkę na środku ekranu. Zobaczmy, że to jest nasz samolot. I mamy takie zadanie, że musimy obliczyć kąt, który musi tworzyć prędkość samolotu z prędkością w kierunku północ-południe. Tutaj oznaczę od razu, że mamy... Tutaj jest N, tutaj jest S, czyli tak wygląda tutaj to na mapie. Kąt, który musi tworzyć wektor prędkości tego samolotu z wektorem no, kierunkowym północ-południe. Aby samolot się dokładnie poruszał właśnie w tym kierunku, w kierunku północ-południe, jeżeli jest on znoszony przez wiatr o wartości, no, które nadaje mu prędkość o wartości VW w kierunku, uwaga, teraz mapa, w kierunku wschodnim, tak jest, przetworzyłem to, dobra. W kierunku wschodnim, czyli mamy jakby wiatr nas znosi w kierunku wschodnim i teraz jaki kąt musi tworzyć wektor prędkości samolotu z kierunkiem północ-południe, aby ten samolot no, tak jakby nie doznawał tego wiatru, tak jakby się poruszał idealnie na północ, nie? Na przykład. Dobra. Zobaczmy sobie, jak wygląda to. Tutaj no, trochę krzywo mi wyszło, dobra. To jest nasze VNS, tak to oznaczę. Czyli V północ-południe. I teraz jaki musi być kierunek tego samolotu? Kierunek ruchu tego samolotu, żeby się poruszał dokładnie w tym kierunku VNS. No widzimy, że przede wszystkim te silniki muszą mu nadawać jakąś prędkość, oczywiście w kierunku VNS. Ale muszą też mu nadawać jakąś prędkość w kierunku wiatru, w zwrocie przeciwnym do zwrotu wiatru, czyli to oznacza jako V, no minus, dobra, ok, tak oznaczyłem, minus VW. Taką prędkość muszą nadawać, jakby przeciwstawiać się temu wiatrowi, nie? I stąd możemy w prosty sposób znaleźć kierunek, wypadkowy kierunek, w jakim się musi poruszać ten nasz samolot, to jest VS, czyli V samolotu, nie? A zatem ten kąt, który chcemy obliczyć, czyli kąt pomiędzy kierunkiem ruchu samolotu a kierunkiem północ-południe, jest tutaj, nie? No jeżeli na przykład w treści zadania mamy dane, powiedzmy VS, czyli szybkość samolotu całkowitą, mamy dane V wiatru, tak? To ten kąt możemy obliczyć z prostej relacji, która nam mówi, że o, zaraz, że sinus, tak, sinus, dobra, że sinus tego kąta to jest V wiatru do V samolotu. A zatem funkcja odwrotna, funkcja cyklometryczna, arcus sinus, arc sin z VW przez VS. To jest ten kąt. I w ten sposób możemy bardzo prosto obliczyć ten właśnie kąt, o który nas prosili w zadaniu. Generalnie nie musicie znać funkcji cyklometrycznych, wystarczy, że napiszecie, że jest to kąt, którego sinus wynosi tyle, czyli wynosi VW przez VS, nie? To. No dobra, to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Na przyszłych zajęciach już przystąpimy do zadań. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.